I kolejna część, kochani, już trzecia, ostatnia prawdopodobnie część, ponieważ wszystko tutaj już działa. Burger bardzo działa. A więc tak, składamy obudowę. Słuchajcie, tu już mam docięte góra, dół, trzymanie. Teraz będziemy robić trzymanie monitora wewnątrz. Dwa szczyty. Dobrze mówię? Lub odwrotnie. O, tak ma być. O. Dwa szczyty tutaj już powiększone są na kołeczki otworki. Czy na wkręty. Będziemy to kleić dzisiaj. Ja zabieram się do roboty. Słuchajcie, już tutaj niedużo zostało. Jeszcze trzeba wymierzyć otwory pod trzymanie, pod śruby od monitora. Działam i będzie to, no bo wszyscy jesteśmy dziećmi. Będziemy się bawić. Pozdrawiam. Jedziemy.
Thank you.
No i tak. Wszystko będzie miało taki wygląd, tylko tyle, że teraz tak, tutaj będzie to wszystko wyszpachlowane, całość. I po prostu pomalowane na czarny kolor, te wszystkie brzegi. Ewentualnie jeszcze jest możliwość, tylko że czarno oklino, okleić to. No to to już mniejsza z tym, słuchajcie, napisik fajny wyszedł. Tylko że tu jeszcze jest na nim folia ochronna. On będzie teraz tak, żeby się zastanawiam, czy tego nie zmienić kształtu. Monitor jeszcze do dołu pójdzie. Jeszcze o 3, o 2 cm możemy go obniżyć niżej. Tam się właśnie graweruje cały ten panel, na którym będzie zamontowany joystick i zamontowane będą przyciski. Cała gra działa. I teraz sobie się tak właśnie zastanawiam z tym napisem, czy go aż tak wypuszczać. Wtedy jeszcze obniżyć trzeba będzie monitor, czy po prostu tutaj zmienić ten kształt. O tak o tyle skrócić go i zamontować to głębiej. O, i tutaj już nie zasłania. Nie. Zrobimy tak jednak. Zrobimy tak, żeby to wyglądało w ten sposób. To wszystko jeszcze frezarko przelecimy. Zaokrąglimy tutaj te wszystkie kanty. Przed okleinowaniem. Tak się zastanawiam właśnie. Na doklino czy na... nadgładź, na to gładź i malowanie, nie? Dobra, do 5 jeszcze daleko, a potem będziemy jeszcze rzeźbić. To wszystko będzie tutaj z pleksy, wiecie, cały ten front panel właśnie się tam graweruje. Zaraz wam pokażę, co tam wychodzi. Tam też będzie napis Boulder Dash, o. Taki trochę bardziej przezroczysty niż ten. I tak, tylko z tego powodu właśnie z pleksy, żeby było widać naszego AVR-a, nasz procent, nie? Taka pokazówka. Ewentualnie możemy zrobić taką, że tutaj Boulder Dash, a tutaj wtedy jeszcze jeden dorobić z pleksy. Co wy na to? Robić dwa takie na drugim? Czy tutaj rzeźbić, po prostu tutaj łukiem wyjść bliżej, o, i skrócić tą budowę tak o połowę. Chyba jednak skrócę tą budowę, wiecie? Tak mi się to widzi. Będzie troszeczkę mniejszy. Chociaż w sumie i tak nie jest duży. Całość to jest dosłownie wielkość 15-36,5 na wysokość, a wysokość 39. Także nie jest duży. Pozdrawiam. W następnym odcinku efekt końcowy. Piszcie pod tym odcinkiem, czy przerabiać to obudowę i głębiej to wrzucać o to, czy obniżać do dołu. Także zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka. Łopeczki oczywiście do góry. To będzie taka mała pokazóweczka, będzie sobie stało i będzie, że po prostu można to zrobić, nie? Ja tak się patrzę do góry, bo tam mam podgląd, także wybaczcie.